Jakby co, wyciszyłem się dlatego, żebyście mogli sobie posłuchać tego soundtracku. Ale raczej nie powinno być to dla was zdziwieniem, że soundtrack ponownie jest po prostu epicki i jest czymś pięknym. A ta planeta to już w ogóle jest czymś pięknym. Wow, co się stało? Co ja aktywowałem teraz? Aha, dobra, musimy ten... Te drzwi sobie odblokować. Kumam. Przez chwilę się tak, wiecie, miałem taki kompletny motyw, a raczej moment nie ogara, bo się tak zastanawiam, kurwa, o co tutaj chodzi? Ej, halo, nie dotknąłem jednego tego. I się udało, kurde, o to chodziło. Nie mogłem jakoś tego, kurde, dotknąć. Nie ma żadnej schowanej złotej śrubki, bo ja tutaj zaraz wywęszę ją i wtedy nie będzie za ciekawie, jak mi ktoś o tym nie powie, że jest tutaj jakaś złota śrubka. Wow. To była głupota, proszę państwa. Tego nie powtarzajcie nigdzie, ani w domu, ani w szkole, ani w kościele, ani gdziekolwiek. Ani na placu zabaw. To po prostu była głupota. A za głupotę się niestety płaci czasami. I ja byłem właśnie między innymi przykładem tego, że za głupotę zapłaciłem. Zapłaciłem tym, że Ratchet niestety musiał pożegnać się ze swoim światem. Tak więc myślę, że już mamy, że tak powiem, wnioski wysnute z tego, co się wydarzyło i raczej taka sytuacja już nigdy nie będzie miała miejsca. Aczkolwiek po mnie można się pod tym względem wszystkiego spodziewać. To była najgłupsza śmierć, jaka mogła się wydarzyć, serio. Nie sądziłem, że Ratchet jest taki słaby, że pływać nie umie. Znaczy no, pływać to on umie, no ale wiecie. Jednak trzeba zwracać uwagę, że to jest zamrożona woda. Co za tym idzie, wydłuża się mój czas antenowy. Świetnie, będzie więcej odcinków przynajmniej. Dla was może być to fajne, dla mnie to jest tak średnio fajnie, biorąc pod uwagę, że chciałbym się z tym wszystkim jakoś wyrobić jeszcze w tym okresie letnim, a nie żebym potem smutał, że o Jezu, nie wyrobiłem się z let's playami na lato. Jednak chcę, żeby mój challenge został ukończony stuprocentowo. Dobry, jestem z powrotem. Dobra, wow. Strasznie się ślizgamy na tym lodzie. Co ty nie powiesz, Amerykę żeś normalnie, kurde, Michał odkrył. Zdaję sobie z tego sprawę, ale kurde, to jest aż za bardzo, że tak powiem. Dobra, w odpowiednim momencie trzeba zawsze takie rzeczy wyliczyć, bo potem niestety jest smród i no wiecie co i jak. Teraz trzeba uważać, bo tu naprawdę jeden fałszywy ruch i to się może naprawdę źle skończyć. Trzeba iść do tamtego ziomka. Do tamtego ziomka po ziomka. Dobrze! Oh, heck! Is there a problem, sir? Y'all wouldn't have any spare parts, would you? Help yourself! These dang rocks are too tough. I keep breaking my drill. That rock is raritanium. Let me look at that drill. Well, shoot my dog and call me Sally. Thanks, partner! No problem. I suppose I could take that rock off your hands, too. Heck, here you go! Mamy raritarium! A raczej raritanium, przepraszam. Ja nie wiem, czemu zawsze muszę powiedzieć raritarium, a nie ranitarium.
Więc to jest ranitarium. Ale okej, co jest zabawne, ten ziomuś, który stoi na wprost nas, nie wiedział o tym, że on posiadał to raritanium i to raritanium niszczyło jego wiertło. Bo jak widzicie, to jest taki koleś budowlaniec, bo on ma taki kask budowniczy. Ale uwaga, odnośnie tego wiertła jest mini ciekawostka. Otóż wiertło, które on trzyma, miało być oryginalnie jako broń Ratcheta w tej gierce. I z tego co wiem, chyba nawet w becie Ratcheta jest to jakoś zaimplementowane. Tylko problem jaki jest to taki, że... Właśnie nie wiem jaka jest historia z tą bronią, ale z tego co wiem i z tego co słyszałem, to chyba problem z tą bronią był taki, że... często było tak, że Ratchet mimo że miał tą broń, to... Przeciwnicy jakby potrafili mu zadać jakąś dużą... No, po prostu dużo punktów zdrowia potrafili mu zabrać. I Insomniac nie potrafiło tego w jakimś stopniu naprawić. Co chyba spowodowało właśnie taki, a nie inny incydent. Teraz idziemy sobie w tę stronę, ponieważ trzeba tutaj tą część jeszcze poziomu zwiedzić. Nie, to nie jest jeszcze koniec planety. Ja wiem, że dużo osób bardzo by chciało, żeby to był koniec, no ale... Musicie się uzbroić w cierpliwość niestety. Musimy trochę tutaj pozwiedzać. A ja jestem ciekaw, tym bardziej, że bardzo się nastawiam na nagrywanie Ratcheta i szczerze powiedziawszy, nawet chyba złamię swoją zasadę i chyba Ratcheta teraz będę trochę wam częściej publikował niż tylko w weekend, żeby po prostu też tą serię w miarę szybko skończyć. I to nie oznacza, że będę robił let's play na odpierdziel się, ponieważ ja jestem ostatnią osobą, która by coś takiego zrobiła, ale guys, niestety powiem szczerze, że wolę z tym wszystkim się jakoś w miarę wyrobić. Nie chcę jakby, żeby seria trwała w nieskończoność. Myślę, że wiecie o co mi chodzi i zrozumiecie to. A jeżeli ktoś tego nie zrozumie, no to przykro mi. Przykro mi bardzo, ale niestety też nie chcę serii w nieskończoność prowadzić, a uwierzcie mi, chcę też się na innych gierkach skupić na kanale. Jak chociażby Spyro 2 chcę też skończyć, więc ze Spyro 2 też będziemy w miarę szybko się streszczali. I jeszcze Jacka i Daxtera chcę w tym okresie letnim zacząć. Czyli jeszcze między innymi przez ten wrzesień. Bo do końca września stwierdziłem, że będzie to lato z pomidorem trwało, czyli wiecie, te takie letnie let's play'e. A od października już wracamy do regularności takiej, że będę tylko jeden film dziennie przesyłał, ponieważ... Teraz wy macie jeszcze czas, ponieważ tak szkoła się wam jeszcze nie zaczęła, ale pewnie kiedy ja to będę publikował, czyli ten weekend plus pewnie coś w tygodniu wleci z Ratcheta, to sądzę, że już wam się szkoła zaczęła, ale styl myślę, że jakoś się z tym wszystkim da ogarnąć. I teraz poczekajmy sobie chwilę, chociaż ci ziomkowie no nie dadzą, po prostu kurde nie dadzą. Na spokojnie, Ratchet. Pyk, pyk, pyk. Kurde, no nie. No nie, nie dadzą kurde skoczyć do góry. No to, kurde nie dadzą. Gincie, przepadnijcie kurde. Stwory jedne, lumpy jedne. Dajcie mi się tam do góry dostać. No nie róbcie mi kurde koło tyłka. Uhuhu. Tak, wiem, dałem dupy po całości, ale spokojnie, mam na to radę. Wszystkich będę tak samo traktował od teraz. Więc chodźcie tutaj, ziomeczki, miejmy to już za sobą. Naprawdę wolę was się teraz pozbyć, niż żebym potem miał się niepotrzebnie triggerować. A jest mi naprawdę bardzo daleko do takiej typowej złości. I szczerze, szkoda nerwów. Tym bardziej, że dzisiaj kurde do roboty idę i muszę trochę wcześniej wyjść. Zdobyłem skill pointa, świetnie! Kolejny skill point. Jest powód do dumy. Pest control. I nawet złotą śrubkę się nam udało zebrać. No proszę, proszę kurde. Ale my mamy farta, znaczy, wiem, teraz się pojawią takie głosy z tyłu głowy, że hej, 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 pomidor, ale to było przecież łatwe w zebraniu, ta złota śrubka nie jest żadnym challenge'em, więc czemu ty się tak tym podniecasz?
Dla was może i nie być challenge'em, ale podkreślam po raz kolejny, ja tą grę przechodzę na ślepo, bez żadnego przygotowania. Więc dla mnie to zdobycie złotej śrubki to jest tak, jakbyś zdobył, nie wiem, 50 razy platynową trofkę w jednej grze. Wiem, że się platynową trofkę da zdobyć raz, no ale wiecie, są tacy, nie wiem, są tacy ludzie, co potrafią jakby w jedną grę naparzać pierdyliard razy i wiecie, jak to jest. Dobra, wyssaliśmy całą wodę stąd i teraz trzeba będzie znaleźć miejsce, które spowoduje, że tą wodę będziemy mogli wypluć. Jakkolwiek to brzmi, wypluć wodę. Pamiętajcie, Ratchet od dzisiaj pluje wodą. Potwierdzone info. Chyba o to chodziło. Taki miał być chyba pierwotny efekt tego. Aczkolwiek... Jeżeli gdzieś była blisko złota śrubka, a ja to pominąłem, to będę na siebie bardzo, bardzo, bardzo zły. Tak bardzo, że takiej złości byście chyba nie chcieli zobaczyć. Spójrzmy sobie teraz stąd. Ohoho, dawaj mnie tu wodę. To jest takie śmieszne, że w zasadzie to nie wiadomo, skąd jest ta woda, no bo nie ukrywajmy, stąd raczej to nie jest ta woda, no bądźmy sobie szczerzy. Ratchet sobie po prostu hydrosiktorem wysysa tą wodę i nagle mamy, kurde. Że ta woda się mieści w tej jednej broni, to mnie zastanawia. No ale dobra, bo to już trochę tak jest na siłę przyczepianie się i powiedzmy sobie szczerze, z mojej strony to wygląda bardzo dziwnie, bo to jest trochę takie na siłę, nie wiem, sprawdzanie albo tutaj, nie wiem, mówienie jakiegoś... No po prostu zwracanie uwagi na mało istotne rzeczy z mojej strony to teraz jest. I znowu, wsysamy wodę. I szukamy teraz miejsca, które pozwoli nam tą wodę dać. Tylko pytanie, gdzie? Tu chyba będzie gdzieś. No dokładnie, kurde. Nie wiem, mówię, jeżeli sądzicie, że ja dzisiaj mam jakieś, nie wiem, jakąś huśtawkę nastroju, to wiedzcie, że tak nie jest. Po prostu mam dzisiaj dobry humor. Co chyba lubicie, że jak mam dobry humor w sesjach, bo przynajmniej wtedy nie brzmię jak jakiś, kurde, robot bez emocji. Aczkolwiek, no ja się cieszę, że mam humor dobry. No ten, kto się nie cieszy, jak ma dobry humor, no to ja nie wiem, co w takim momencie z taką osobą musi być nie tak. Ale zanim pójdziemy tam, pójdźmy sprawdzić, co jest tutaj, a tutaj nie ma nic. To już jest koniec. Nie ma już nic. Jesteśmy wolni, możemy iść. Najpiękniejsza muzyka. Niektóre polskie kawałki są naprawdę w porządku. Wiecie, nie jestem jedną z tych osób, która będzie mówiła, że ktoś słucha, nie wiem, jakiegoś tam Cypisa, Popkę czy Kiwię, to od razu patola. No, bądźmy sobie szczerzy, są to twórcy, którzy nie robią jakiejś muzyki, która jest na wysokim poziomie. W sensie pod tym względem, że na wysokim poziomie, jeżeli chodzi o tekst czy tam przesłanie. Ale z drugiej strony, to są gusta. Jeżeli ktoś lubi tego słuchać, to niech se tego słucha. Ja sam kiedyś słuchałem trochę Popka. Ale tak się jakoś przerzuciłem, ponieważ moje... Znaczy, nie mówię, że on robi jakąś słabą muzykę, bo słuchałem sobie kiedyś, tak jak już powiedziałem, parę jego kawałków, ale nie jest to też coś takiego, że jestem w stanie słuchać jednej osoby przez 24h na dobę. Ja myślę, że to jest coś takiego, że hej, chcę sobie coś innego od czasu do czasu posłuchać. Nie tylko jednego wykonawcy, bo ja przynajmniej nie żyję tak, że jeden wykonawca jest i hej, 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 nie ma nikogo innego. To jest zabawne, jak oni wszyscy mnie gonią, a ja se tak przed nimi uciekam, jak gdyby nigdy nic. I tu nic nie ma. Dobra, zobaczmy, co tutaj na nas czeka. Hey buddy, what's shaking? Oh my goodness! Aren't you
just a little angel. Actually, I'm a little robot. You're funny, too. Yeah, looks aren't everything. You be nice. I think I got something special for you. How would you like a hydro pack upgrade? That would be quite helpful for swimming underwater. Whatever. There you go, sweetie. You look so handsome. Thank you, miss. Your craftspersonship is excellent. If you two are through... Jealous? You come back and see me any old time. I co my tutaj mamy jeszcze zrobić, tak szczerze? bo teraz tak troszeczkę, no nie powiem, troszeczkę czuję się teraz taki, może nie oszukany, ale taki trochę z pustką w sobie. Mam w sensie pustkę teraz, bo nie wiem, co mam teraz zrobić. Ale wydaje mi się, że chyba musimy się już cofać. Nie wiem, ile jest w tym prawdy, ale tak mi się wydaje. I powiem wam szczerze, nawet że będą osoby, co będą teraz mnie wyzywać w komentarzach, mówiąc, że ale jestem gówniany w tego Ratcheta jedynkę, że Jezus Maria, ja to bym lepiej zagrał. Powiem jeszcze raz. Ja robię świadomie let's play na ślepo z tej gry. Robię to świadomie. Uważam, że z fabuły dużo wiem z Ratcheta jedynki. Mogą pojawić się osoby, które będą twierdzić, że gówno wiesz... Znasz imiona, bohaterów, wiesz co się dzieje, więc i tak gówno wiesz, bo nie mówisz o żadnych ciekawostkach. Z tego co wiem, Ratchet i Clank jedynka aż tak dużo ciekawostek nie ma. To jest raz. Dwa, że let's play idealny wcale nie musi być napastwiony ciekawostkami co dwie sekundy. Dla osób, które by tutaj chciały się już zaraz mądrzyć, że o Jezus Mario, gamer albo ktokolwiek zrobił let's play z ciekawostkami, a ty tego nie robisz. To nie jest prawda, że Jezus Maria, kurde, ludzie, let's play musi być pełen napastwiony ciekawostek. To nie jest prawda. Ja mogę zrobić nawet let's play bez ciekawostek. Zrobię to jakby z mojej perspektywy, jak ja se gram w tego Ratcheta. Ja uważam, że źle nie gram. Są osoby, co uważają, że gram dobrze. Są osoby, co uważają, że gram jak totalny cienias. Ja mam to z tyłu głowy, ja się z tym jakby pogodziłem, ale... Nie będę, że tak powiem, w żadnym stopniu tutaj zakrywał rzeczywistości. Ja chciałem od dawna zagrać sobie w jakąś grę na kanale, tak trochę na ślepo, tak troszeczkę, żeby tym razem, żeby to ludzie zobaczyli, jak mi będzie szło, żeby sami ocenili. A nie, żebym tak ciągle grał, wiecie, z takim pełnym przygotowaniem, żeby też coś zrobić takiego innego trochę. Jeżeli wiecie, o co mi chodzi. I teraz serio naprawdę nie wiem, gdzie mam iść. I chyba takie moje przeczucie mówi, a moje przeczucie potrafi się pomylić, uwierzcie mi, trust me. Wydaje mi się, że gdzieś do góry musimy chyba tam iść. Jakoś się musimy tam dostać do góry, ale jak? Tego wam nie powiem. Bo sam póki co nie wiem, aczkolwiek myślę, że zaraz tutaj jakoś ogarniemy sytuację. Mam przeczucie takie, że musimy iść tutaj. Nie wiem czemu, mam pewne przeczucie, że musimy się po prostu wrócić tą drogą, jaką żeśmy przeszli. Ale nie wiem, ile jest w tym prawdy. Może tak jest. I chyba właśnie tutaj mieliśmy iść. Tak mi się przynajmniej wydaje. Co tutaj się odwala? Ile tu jest dźwigów? Boże święty. I bomby nagle tak znikąd się pojawiają. Aha, i znowu oczywiście musimy się wracać, ponieważ tutaj jest checkpoint. Świetnie, ale przynajmniej mamy całe HP, więc... Więc nie ma co tutaj płakać z tego powodu. Dzień dobry.
Jestem z powrotem. Oj, 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 oj. Co tu się dzieje, proszę państwa, panie i panowie? Ale tutaj, kurde... Ja rozumiem, że wy, nie wiem, jesteście jakimiś ukrytymi kryptofanami Ratcheta, ale bez przesady, żebyście taką grupką przyłazili. Przecież Ratchet też potrzebuje chwilę swobody. Nie to, żebym ja się czepiał czy coś, ale kurde, jeżeli chcecie autograf od Ratcheta, to wystarczyło powiedzieć. Ratchet by przecież wam dał kawałek papieru toaletowego i by się podpisał. Naprawdę, ludzie, jeżeli chcecie autograf od takiej persony, jaką jest Ratchet, to serio. Próbujcie do niego zagadać. Ow, 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 ow. Nie dostaniecie mnie tak łatwo. Trzeba teraz do góry. Jakoś trzeba się tam dostać. A nie, tu mamy platformę. I tutaj też mamy platformę. Uuu! O nie! Co za gówno! Co ja zrobiłem? Zachowaj spokój, Ratchet. Zachowaj spokój, nie raszuj. Bo jak widzisz, rush to nie jest nic dobrego. Potem będziesz jak taki Rayman Rush, a chyba nikt nie chce być jak Rayman Rush. Lepiej być jak Rayman M. M jak Michał. I teraz tak. Czy my tutaj mamy iść? Tam mamy gromadkę wrogów. A co my tutaj mamy? Czy może będzie jakaś złota śrubka? Może dla Ratcheta by się należała coś, należałoby się coś takiego, biorąc pod uwagę, z jakim cierpieniem on się musi wzmagać. A wy jeszcze nie chcecie dać złotej śrubki, skambagi jedne. A Ratchet się dla was poświęca. Ale tutaj drop FPS-ów jest jak nic. Znowu tą sekcję, Jezus Maria. I znowu drop FPS-ów. I nie, to nie jest spowodowane moim komputerem czy coś, po prostu tutaj tak w grze jest. We are too late. The ship is leaving. Hang on. There's an old defense turret over there. Hey, are you thinking what I'm thinking? I sincerely doubt it.